Cześć, witajcie z Barcelony, prosto po konferencji LG. Mam w rękach LG G6 i muszę wam powiedzieć jedno. O ile wcześniej byłam bardzo negatywnie nastawiona do flagowców tego koreańskiego koncernu, tak to urządzenie zrobiło na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie. Wyposażony jest w ekran o przekątnej 5,7 cala, ale mimo tego, że jest teoretycznie tak wielki ekran, w praktyce zamknięty jest w bardzo smukłych ramkach, dzięki czemu, tak jak widzicie, bez żadnego problemu leży w mojej dłoni, która wcale nie jest jakaś strasznie wielka. Ekran jest delikatnie zaokrąglony na rogach. Wszystko to wygląda po prostu bardzo dobrze. Nie powiem, że fenomenalnie, bo jeszcze nie jestem co do tego przekonana, natomiast telefon prezentuje się bardzo dobrze. Innowacją tutaj jest przede wszystkim właśnie ten ekran. Jego przekątna to 5,7 cala, jak już wspomniałam, natomiast rozdzielczość i sam format to jest 18:9. Tego nigdy wcześniej nie spotkaliśmy w smartfonach, ale powiem wam jedno, to może być rewolucyjny krok właśnie jeśli chodzi o konsumowanie treści na tego typu urządzeniach mobilnych. Jeśli chodzi o podzespoły, mamy tutaj Snapdragona 821, co dla niektórych może być dużym zaskoczeniem, że LG nie poczekało na 835, ale z drugiej strony to urządzenie powinno i tak bardzo dobrze działać. Jeśli chodzi o rozdzielczość tego cudownego ekranu, to jest 2880x1440 pikseli. Daje to nam zagęszczenie pikseli na cal na poziomie 564 ppi. Jeśli chodzi o aparat, mamy tutaj oczywiście szeroki kąt, zarówno jeśli chodzi o tylny aparat, jak i przedni. Z tyłu mamy 13 megapikseli, jeden i drugi, z przodu natomiast 5 megapikseli. Standardowy kąt widzenia, jeśli chodzi o zdjęcia głównym aparatem, to 71 stopni, natomiast jeśli chodzi o ten szerszy kąt, to jest już 125 stopni. Tak jak widzicie w tym momencie, jest niesamowita różnica, gdy robimy zdjęcia kątem szerokim, a gdy tym kątem zwykłym. Jeśli chodzi o kamerkę przednią, ona jak wspomniałam ma 5 megapikseli i teraz mnie zobaczycie, o cześć, nagrywam sobie, cześć, cześć, cześć. I to jest szeroki kąt, natomiast jak zmienimy na ten zwykły, no to już mamy troszeczkę ten kąt zawężony. Jeśli chodzi o sam kąt, to tak jak wspomniałam, on ten rozszerzony ma 100 stopni dokładnie. Bateria w tym modelu, w dość cienkim modelu, tak naprawdę nie wiem ile on ma milimetrów, natomiast mamy tutaj baterię o pojemności 3300 mAh, która mam nadzieję, że przy Snapdragonie 821 i tej bardzo wysokiej rozdzielczości da nam dobry czas pracy, aczkolwiek nie wiem, czy się nie przeliczę. Co jest najważniejsze w tym urządzeniu, to jest fakt, że po pierwsze, jego bryła jest naprawdę niewielka w stosunku do przekątnej wyświetlacza. Po drugie, jest bardzo ładnie wykonana. Po trzecie, tak jak widzicie, ona w moim przypadku, nie wiem dlaczego, folie ochronne nie zostały z niej zdjęte, folie transportowe właściwie, to mnie trochę zdziwiło. Obudowa jest wodoszczelna, spełnia normę IP68, więc zanurzenia w wodzie na maksymalnie 30 minut na głębokości 1,5 metra. Kolejna rzecz jest taka, że mamy tu oczywiście USB-C, mamy mono głośnik na dole, jacka mamy u góry. To akurat mnie smuci, natomiast znam zwolenników tego rozwiązania. Oczywiście mamy też szybkie ładowanie, więc o to nie musimy się tutaj w ogóle martwić. Jeśli chodzi o działanie, za to jest odpowiedzialny tutaj wspomniany Snapdragon 821, natomiast przy współpracy z 4 GB RAM-u. A jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, mamy tutaj tej pamięci w przypadku akurat tego konkretnego modelu, zaraz wam powiem ile, 32, ale będzie jeszcze wersja 64 GB. Pierwsze wrażenie, ten telefon sprawdza się naprawdę fajnie, wygląda całkiem nieźle, a ja no muszę wam powiedzieć szczerze, na mnie ten telefon sprawił bardzo dobre pierwsze wrażenie. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych testach, oczywiście już tych dłuższych, bo jestem tego bardzo ciekawa. To tyle na razie z Barcelony, jeżeli chodzi o wrażenia z pierwszego użytkowania LG G6. Jeżeli macie jakieś pytania, dawajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja standardowo, jak to na wszystkich targach, jestem do waszej dyspozycji. Pozdrawiam was serdecznie, Katarzyna Purat, tabletowo.pl. Hej!